Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stanu zdrowia byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. W związku z niepokojącymi informacjami o dramatycznej sytuacji, w której znajduje się były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili, w tym diagnozami lekarskimi świadczącymi o gwałtownie pogarszającym się stanie jego zdrowia, biorąc pod uwagę zalecenia lekarskie dotyczące podjęcia natychmiastowego specjalistycznego leczenia, którego przeprowadzenie nie jest możliwe w Gruzji w związku z brakiem odpowiedniego zaplecza medycznego, biorąc pod uwagę znaczący wkład Michaila Saakaszwilego w kształtowanie proeuropejskich postaw Gruzinów, czego rezultatem było złożenie w 2022 roku przez władze Gruzji wniosku o członkostwo tego kraju w Unii Europejskiej. Zwracając uwagę na deklarację Michaila Saakaszwilego, że po odbyciu leczenia, rehabilitacji i powrocie do zdrowia gotów jest wrócić do kraju i poddać się dalszemu osądowi, potwierdzając wolę dalszej, konsekwentnej współpracy i działań na rzecz rozwoju Gruzji oraz jej zbliżenia do struktur euroatlantyckich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do władz Gruzji o kierowanie się uniwersalnymi zasadami humanitaryzmu, według których życie i zdrowie człowieka jest najwyższą wartością, i wzywa do niezwłocznego umożliwienia Michailowi Saakaszwilemu podjęcia niezbędnego specjalistycznego leczenia spełniającego światowe standardy zgodnie z zaleceniami lekarzy, oraz apeluje do społeczności międzynarodowej, przyjaciół Gruzji o solidarne i wytrwałe działania w sprawie ratowania życia i zdrowia Michaila Saakaszwilego. Dziękuję. Wobec propozycji.